Założę się, że wszyscy graliście na klasycznym wzmacniaczu gitarowym, ale czy graliście kiedyś na wtyczkach? Fala hejtu, jaka wylała się po ostatnim filmie na ten temat, była niesamowita. Setki komentarzy i ponad 70 tysięcy wyświetleń na wszystkich moich platformach mówią jedno. Temat nie jest wyczerpany. Klasyczne wzmacniacze kontra wtyczki komputerowe. Zakuci klasycy, którzy nie uznają tego, że świat i technologia idzie do przodu, oraz nowocześni producenci muzyki i muzycy. Ktoś zapytał, dlaczego Metallica nie jeździ z interfejsami audio i z wtyczkami, skoro są lepsze. Ależ oczywiście, że od dawna grają na symulatorach. Po prostu ich miejsce jest w studio, a to, co widzimy na scenie, to zupełnie inna bajka. I wydaje mi się, że stąd jest całe nieporozumienie. W niejasnym sposobie użycia. Do produkcji muzyki używa się interfejsów, wtyczek i innych cyfrowych bajerów. Do gry na wielkiej scenie używa się wzmacniaczy i interfejsów, wtyczek i innych cyfrowych bajerów. Taką mamy rzeczywistość. Podkręca się głośność, efekty i wszystko inne, co jest potrzebne, żeby wyciągnąć ze wzmacniacza wszystko to, co niezbędne, żeby dźwięk na scenie był nienaganny. I okej, przyznaję, jest jeszcze jedna kwestia. Oddaję to fanom klasyki. W pokoju, na żywo, lampa będzie brzmiała lepiej. Ale na tym, na czym słuchacie tego filmu, czy to są głośniki komputerowe, słuchawki, czy głośnik waszego telefonu, nigdy nie usłyszycie różnicy. Na końcu tego filmu zamieszczam dla was challenge z porównaniem dźwięków. Oglądajcie do końca i spróbujcie swoich sił w zgadywaniu. A jeśli chcecie podyskutować na ten temat, to zapraszam was na mój nowo otwarty kanał Discord, gdzie mam nadzieję stworzymy największą w Polsce społeczność gitarowo-muzyczną. A jeżeli dodatkowo chciałbyś wspierać ten kanał, to ogłaszam, że oficjalnie ruszył Patronite Nowik, gdzie już od 10 zł możecie zostać oficjalnym patronem mojego kanału, dzięki czemu będziecie mogli pojawić się w moich filmach, wyrwać fajne gadżety, takie jak oficjalne kostki gitarowe tego kanału, których nie można kupić nigdzie indziej, koszulki, soundtracki, wcześniejszy dostęp do filmów, czy zaproszenie na spotkanie z widzami, które już niedługo dla was zorganizuję. Rzucajcie propozycje lokalizacji w komentarzach, gdzie mielibyśmy się spotkać. Testowałem dla was już darmowe wtyczki z GarageBanda oraz płatne, takie jak Neural DSP. Ostatnio spotkałem się z Ksantypem z Fog, świetny gość, jeden z najstarszych youtuberów gitarowych w Polsce, i rozmawialiśmy właśnie o wtyczkach. Polecił mi chłopaków z Aurora DSP. Jest to nasz rodzimy polski producent wtyczek audio. I nie mogłem przepuścić okazji, żeby ich nie wypróbować, więc odezwałem się do nich i tak oto obczajcie Rhino od Aurora DSP. A teraz coś wam pokażę. Podzielimy sobie to na dwie kategorie. Prawdziwe efekty i wzmacniacze oraz cyfrowe efekty i wzmacniacze. Zakładam tutaj, że każdy ma jakikolwiek komputer, niezależnie czy to Mac, czy komputer PC z Windowsem. Słuchamy. Żeby uzyskać ten dźwięk, potrzebujesz Fender Tone Master, Chorus, Delay i Reverb. Albo Aurora DSP Rhino. Gdzie oprócz tego dostajesz taki dźwięk, i taki, i taki, i taki, i dziesiątki innych, a to jest dopiero pierwsza z kilkunastu wtyczek Aurory, które próbowałem. Nie polecam nigdy niczego, w co szczerze nie wierzę. Powiem wam, że wierzę w Aurorę. Jestem mega pozytywnie zaskoczony brzmieniem i śmiem rzucić w obieg internetu, że nasza polska wtyczka Aurora DSP jest lepsza od Neurala DSP. I proszę, niech ktoś udowodni mi, że się mylę. Szykuję też dla was film na temat nowych Focusrite'ów czwartej generacji, dlatego zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A teraz, jeżeli nadal nie wierzysz we wtyczki, mam dla ciebie wyzwanie. Zaraz usłyszysz dwa klipy audio i napisz w komentarzu, który z nich to wzmacniacz lampowy, a który to jego odpowiednik w wersji cyfrowej.
Założę się, że nie będziecie w stanie ocenić, które jest które.